Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Czołem Wielkiej Polski. Wigilię Bożego Narodzenia składam najserdeczniejsze życzenia narodowi polskiemu. Zdrowych, błogosławionych, rodzinnych świąt, ażeby przy stole wigilijnym panowała zgoda, jedność i miłość. Życzę Państwu, żebyśmy wszyscy przy rodzinnym, wigilijnym stole się odnaleźli. Odnaleźć się nie gdzieś daleko, ale tu przy naszym stole, bo w międzyczasie naród polski, ta wielka rodzina się zagubiła. Nie zawsze możemy się fizycznie odnaleźć przy jednym stole, ale bądźmy chociaż myślami z daleko oddalonymi członkami naszej rodziny. Rodzina to jest podstawą naszego bytu narodowego. Spotkanie wigilijne odbywa się już ponad 2000 razy. I życzmy sobie wszyscy szczerze od serca, ażeby nie było ostatnim spotkaniem, żeby następne były lepsze w wolnej ojczyźnie, która będzie żyła siłą naszych błogosławieństw. Dzisiaj mamy totalny atak na naszą rodzinę, na naszą tożsamość, na nasze religijne życie, a tym samym na nasze podstawy bytu narodowego. Musimy pamiętać, że tylko pod krzyżem, tylko pod tym znakiem Polska jest Polską, a Polak Polakiem.